Cześć, witajcie, z tej strony Jakub Rutka, witam was bardzo serdecznie w kolejnej części z serii Gramy w Until Dawn. Trochę czasu minęło od ostatnich publikacji na kanale Mystery TV i większość z was zastanawiała się, co się takiego stało, że przez tak długi okres nic nowego na kanale się nie pojawiało. I już wyjaśniam czemu. Otóż wszystko dlatego, że mi zaczął się bardzo ten ciężki okres zawodowy. Mianowicie maj zawsze jest taki. Maj, czerwiec, praktycznie całe wakacje aż do jesieni. To jest taki okres naprawdę wzmożonej pracy artystyczno-konferencjerskiej. I już mówię, o co chodzi. No, jeden tydzień to były nagrania w studiu. Robiliśmy wersję lektorską do całej serii filmów dokumentalnych, które już w wakacje pojawią się w jednej ze stacji telewizyjnych takich o tematyce popularno-naukowych. Także od rana do nocy były nagrania tylko i wyłącznie tych filmów dokumentalnych. Później przyszedł weekend, piątek to był wyjazd do Warszawy na wywiad z Alex Marwood, który już pojawił się na kanale. Później sobota to była oprawa muzyczna Wesela. Tą oprawę muzyczną skończyliśmy o 5 rano. Spakowałem się w samochód, do domu dojechałem, to była godzina 7 rano. O 9 już wyjechałem do Warszawy, z Warszawy autobusem do Krakowa. Pojechałem na FMF obejrzeć sobie film Titanic z muzyką filmową. Wróciłem późno w nocy, wróciłem tak naprawdę w poniedziałek o 5 rano, czyli no, dwie doby ponad na nogach. Kolejny tydzień, znowu nagrania, znowu jakieś przygotowania różnych rzeczy. Potem piątek wybrałem się rozrywkowo również do Krakowa, znowu, tym razem na koncert grupy Aerosmith. Wróciłem z Krakowa, to była godzina 5 rano, gdy wróciłem do Ostrołęki, tym razem samochodem jechałem. Pojechałem do Krakowa, 2 godziny koncert i z powrotem samochodem do Ostrołęki, przyjechałem na 5 rano. O godzinie 10 już pobudka, pakowanie na salę, znowu oprawa muzyczna, wesela, wesele do godziny 5 rano. Spakowałem się, wróciłem, o godzinie 7 byłem w domu, przespałem się do godziny 9, o 9 w marynarkę, w koszulę i już do oddalonego o 20 km Goworowa. Tam w niedzielę prowadziłem targi przedsiębiorczości, wróciłem, padłem tylko ryjem na łóżko i poszedłem spać. I tak to, moi drodzy, wygląda ten taki okres. I teraz będzie to samo. Teraz będzie to samo, w sobotę znowu mam oprawę muzyczną wesela, skończę znowu o godzinie 5 nad ranem, spakuję się, wrócę do domu, to będzie 6, po czym o godzinie 11 najpóźniej pobudka, ubranie się w jakiś t-shircik, marynarkę i już w niedzielę od 12 do północy będę prowadził festyn w Ostrołęce, gdzie gwiazdą wieczoru będzie zespół MIG. Także takie to życie lektorsko-konferencjerskie, jak widzicie, no nie jest łatwo, bo nie ma weekendów. Nie ma weekendów, dla mnie weekendy nie istnieją. Ja w weekend jestem w pracy, w sobotę, gdzie robię oprawę muzyczną wesela, kończę, a w niedzielę prowadzę jakieś festyny, dożynki i tak wygląda praktycznie każdy weekend. Kolejny tydzień również będzie ciężki, jeśli chodzi o pracę, bo znowu moje studio będzie realizowało polską wersję językową i dźwiękową do jednego z filmów animowanych. Ja jestem reżyserem całego dubbingu, ja odpowiadam za cały dubbing, także znowu w moim studiu będzie masa aktorów, którzy będą nagrywać. Cały tydzień znowu zejdzie z głowy, bo tak to będzie wyglądało. No, aktorzy będą przychodzić, nagrywać, także czeka nas naprawdę dużo roboty. A 24 czerwca zamykam swoje studio, zrywam wszystko, co tutaj jest, wynoszę stąd wszyściutko, zostawiam klucz nowym właścicielom, a ja wyprowadzam się i urządzam się w nowym swoim M4 i tam urządzam nowe studio, które najprawdopodobniej w całości urządzę i wprowadzę się dopiero pod koniec lipca.
Po drodze są oczywiście Dni Fantastyki we Wrocławiu, na które też zapraszam, więc widzicie, że no dzieje się dużo, ale tak zawsze jest od maja do jesieni. Także nie martwcie się, mogą być takie momenty, że nie będzie na kanale nic i może to być związane albo z pracą przy animacji, albo z przeprowadzką. Na koniec czerwca po prostu wyprowadzam się i nie będę miał gdzie nagrywać. Jak mi się uda, to zrobię coś na zapas, a jak nie, to po prostu będzie luka w programie. Ale teraz, żeby nie przedłużać, przechodzimy do trzeciej części gry w Until Dawn. Ja już przyznam się szczerze, że zdążyłem nawet zapomnieć, co tam było, także chętnie sobie odświeżę. Jedziemy. No, sam zastanawiam się, co tu dalej będzie. Serio nie mogli zbudować domku na końcu kolejki? Emily była Majka. Inteligentna, zaradna i przekonująca. Nie byłoby wtedy tak ładnie. Matt, nowy chłopak Emily. Zmotywowany, ambitny, aktywny. I gdzie jest bagażowy? Patrzcie, jaka wygodna. A ten wafel nosi za nią walizki. Ja tu już coś widzę, że ona jest jakaś dziwna. No i znalazła sobie chłopca na posyłki. Proszę bardzo. Ona wielka dama idzie sobie do przodu, a on za nią jak ten wafel i frajer niesie te walizki. Nie, no oczywiście żartuję, bo zaraz wyjdzie, że nie jestem dżentelmenem. No oczywiście niesie walizki, dżentelmen, prawda? No dobra, idziemy z tymi walizkami. Matko. Mike, były Emily. Inteligentny, zdeterminowany i przekonujący. Szkoda, że nie widzieliście swoich twarzy. Stary, ledwo uniknąłeś w pierdolu. Michael, jesteś chujem. Dajcie spokój, jesteśmy w jednej drużynie, tak? Po co robić aferę? Jesteśmy w środku lasu, jest mrocznie. Aha. Próbuję zrobić nastrój. Nie bądź taka. Jaka? Twój sposób bycia. Zawsze taki sam. Konflikt. Zagrozić czy powitać? Powitajmy, zróbmy z niego lamusa. Michael, leje na to, bo inaczej wszyscy mielibyśmy spieprzony weekend. Tak, bycie lamusem tą postacią mi się podoba. Będę próbował zawsze być nim taką lamą. Ten jest taki cwaniaczek, taki naprawdę, słuchajcie, dobór postaci jest identyczny jak w amerykańskich filmach. Po prostu musi być dziunia, musi być lamus, musi być taki kozak, który się niczego nie boi, fafarafa, super ciacho. No to właśnie ten Michael. A ten dalej będzie niósł te torby. Czy mógłbyś ponieść te torby przez resztę drogi? Czemu? No bo muszę iść i dać dupy byłemu. Dobrze. Co za lamus. Dopiero spotkała byłego i teraz każe mu nieść dalej te walizki, a ona nagle musi wrócić, coś tam zobaczyć, a on się na to zgadza. Zgódź się czy nie? No zgódź, no bo jesteś lamusem. No dobrze. Dobrze. Wezmę te walizki, pójdę sobie, a ty się dymaj do wali. O, wisisz mi przysługę! Ha! Ciekawe jaką. Może sopla mu zrobi. Przesłała mu buźkę. Ależ szlachetna. No dobrze, my idziemy dalej z torbami. Zobaczymy, co się będzie działo. A tu mamy... Jeszcze jedna dziewczyna. Ashley. Zauroczona w Chrisie, wykształcona, mądra, wścibska i szczera. Obserwujemy. Patrzymy, co się dzieje. Mówiłem, że się będę ruchać. Friend zone. Fuck zone. Wścibska, podglądaj. No ale przecież... No dobra.
Lamus wyskoczył. No dobra, jakaś gadka szmatka, prawda? Niech on zobaczy, że tamta z tamtym pod tym drzewem bunga bunga w śniegu. No, co tam takiego widzisz? Nic. Dobra, na razie go zbijemy z tropu, no. Nie bądźmy tacy bezczelni. Tak, brudne gówno widać. Na pewno żadnych ptaszków nie widać w dziupli. Dobra, patrz sobie. Efekt motyla. Moja decyzja będzie miała na to jakiś wpływ później. No dobra. Brawo! Brawo. No, tylko na przytulaniu się skończyło. Myślałem, że będzie jakoś bardziej pikantnie w końcu do horror. O, matko boska. Matt, nie płacz, kiedy odjadę. No i dobra, dalej akcja. Leci mu wpierdzielić. Jessica, a ta siedzi. Na co ona czeka? Przeczytaj książkę, czy sprawdź telefon. No gdzie książkę? No taka tępa dzida, ona książkę. Ona nie wie, do czego książka. Co to było? Ojej! Nie zrobiłeś tego. A ten jaki cwany? Najpierw jedną, byłą, teraz obecną. Rzucaj Śnieżkę w dupę! Dobra, uciekaj czy łap? Łap Śnieżkę! Pokaż, jaka jesteś twarda. Cóż za... O, rzucamy, celujemy. O Jezu, ale mam cela. O, trafione. Cóż za scena. I ta muzyczka w tle. Naprawdę jak z reklamy erotycznej bielizny. Rzucamy. Nie wiesz, jak poderwać dziewczynę. Rzuć jej Śnieżką w rej. A na pewno będzie twoja. Kamień do tej Śnieżki włóż. O, dobrze, że mamy takie zwolnienie, bo inaczej to bym w ogóle nie trafił. Bum szakalaga. Oj, jakie to sweetaśne. Ganiają się. Ptaszek. No nie, nie mówcie, że ona rzuci w tego ptaszka. A, to ja mam zdecydować. Dobra, nie, rzucamy w niego, a nie mogę w niego. A, no to nic nie robię, bo tam było napisane, że można nic nie robić. Ha, nie zabiłem ptaszka. Teraz jemu w pysk. Rzucił się niczym Fabiański w bramce. No dobrze, bo już żygamy od romantyzmu. O, tak. Siedzi. Już zmiana nastroju. Muzyka się zmieniła w tle. Dobra, całuj. Całuj, gdzie tu jest opcja całuj? Nie ma. Nim będziemy odważnie. Odważnie do celu. Dobra, całuj. Całuj, całuj. Matko bosko. Ale się dzieje. Zamknijcie oczy. Zachowaj coś na później. No tak. Nie będziemy w końcu w śniegu leżeć, prawda? Chodźmy do domku. No dobra, dobra, nie zgrywaj tam już odważnego. Podnoś dziewczynę. I idziemy. Tak. Dobrze. No nic. Na razie akcja rozkręca nam się naprawdę niczym wrotki z lat 20. Czyli bardzo opornie. O, jest. Proszę bardzo, jest John Abruzzi. Witam ponownie. Jak się czujemy?
Zajebiście. Do kogo on w ogóle mówi? Ostatnio ustaliliśmy, że obawiasz się rzeczy martwych lub nieumarłych. Tym razem postaramy się znaleźć przyczynę twoich lęków. Weź książkę i przekręcaj stronę. Zobaczysz zestawy obrazków i symboli. Chcę, byś wskazał, który obrazek z każdego zestawu wywołuje u ciebie większy lęk. Mężczyzna czy kobieta? Kobieta. Ma zimne spojrzenie. Przesuwamy. Samolot czy tłum? No, zdecydowanie samolot. Ja boję się latać. Jeszcze nigdy w życiu nie leciałem samolotem i unikam tego jak mogę. Wysokość czy utonięcie? Wysokość. Mam lęk wysokości. Gdzieś z czwartego piętra, jakbym wyjrzał przez okno, to już bym miał lekkie zawirowanie. Chociaż utonięcie też jest przerażające. Wąż czy szczur? Wąż. Chyba jakoś wąż bardziej. Dobrze, to koń. A nie, przekręcamy. Pistolet czy nóż? Nóż. Spluwa szybciej zabije. Nóż powoli chyba. Znaczy, zależy w co się go włoży. Ale bardziej boli. Znaczy, nie wiem. Domyślam się. Dobra. No nóż. Pistolet nie jest chyba aż taki straszny. Pistolet to pach, kulka i nie ma. Nóż. Wąż czy karaluch? No, karaluch. Karalucha ciężko zabić. Co dalej? Klaun czy strach na wróble? No, ten klaun ma gorszą japę, więc wybierzmy klauna. Jak ktoś czytał to Stephena Kinga, to wie, że tam był klaun. Flaki czy kruki? Flaki, bebechy są obrzydliwe. Jakbym zobaczył takie na żywo gdzieś, ludzkie, wyprute, to podejrzewam, że bardziej bym się przeraził niż kruka. Przestraszyłem cię? Przepraszam. Świetnie sobie radzisz. Nie denerwuj się. O, metronom. Postaraj się przyspieszyć. Im bardziej zaufasz instynktowi, tym szczersze będą twoje odpowiedzi i więcej się dowiesz. Dobra, czyli szybciej, tak? Karaluch czy pająk? Karaluch. Chyba. Dobra, karaluch. Dalej. Flaki czy strzykawka? Flaki. Boję się, że zaraz znowu walnie. Klaun czy zombie? Klaun. Zombie nie istnieją. Także klaun. Flaki czy psy? Flaki. Flaki czy burza? No flaki, burzy się nie boję. To bardzo interesujące. Dziękuję za bardzo staranne odpowiedzi. Karaluchy, klauny i wnętrzności. Mieszanka wybuchowa. Obawiam się, że nasz czas dobiegł końca, ale obiecuję, że wkrótce znów porozmawiamy. No tak, mam problem, więc się ze mną żegna. No cóż, dobra, w takim razie myślę, że to jest też dobry moment, aby skończyć ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeżeli podobała wam się ta seria, jeżeli podobał wam się ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę, komentujcie i nie zapominajcie, by subskrybować nasz kanał. Kolejny odcinek, mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. W ten weekend na pewno pojawią się creepypasty, także spokojnie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, cześć.